Czas na Istebną. Przedstawmy laureata. Jan Bojko to znany i ceniony rzeźbiarz Beskidu Śląskiego. Urodził się w 1934 roku w Jaworzynce. Rzeźbić i malować zaczął w 1948 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kilka lat uczył się w Oknisku Plastycznym Ludwika Konarzewskiego w Istebnej, a w 1950 roku nawiązał współpracę z Cepelią w Katowicach. W 1955 roku wystawiał pracę na powiatowej wystawie rolniczej w Skoczowie. W 1981 roku ukończył kurs dla mistrzów w rzemiośle w Bielsku Białej, a od 80 roku do 92 prowadził kółko rzeźbiarskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. Organizował też warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży w Wiśle i Cieszynie. Brał udział w wielu znaczących konkursach i wystawach sztuki ludowej o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. W 64 roku zdobył wyróżnienie w konkursie Nasze Czasy w Bytomiu. W 71 roku uzyskał trzecią nagrodę w ogólnopolskim konkursie na rzeźbę i korzenioplastykę leśną w Hajnówce. Jego rzeźby zostały nagrodzone w drugim międzynarodowym konkursie szopek bożonarodzeniowych, w międzynarodowym konkursie Patroni Europy w sztuce, w kilku kolejnych edycjach konkursu Patroni naszych kościołów, czy w konkursie Święty Michał w rzeźbie ludowej. W roku 2009 Jan Bojko otrzymał nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Jan Bojko intensywnie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku Białej. W 2006 roku w Galerii Sztuki ROK odbyła się wystawa stanowiąca pierwszą pełną prezentację jego dorobku twórczego. Artysta corocznie bierze też udział w wystawie twórczości ludowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej w ramach TKB. W swojej twórczości rzeźbiarz z Jaworzynki podejmuje tematy typowe dla sztuki ludowej, a więc przedstawia sceny z życia górali beskidzkich, obrzędy, tradycyjne rzemiosła, muzykantów lub podejmuje tematykę sakralną, postaci świętych i sceny biblijne. Swoich prac najczęściej nie polichromuje, a szczególnie znaczenie ma dla niego kompozycja. Wiele jego prac znajduje się w zbiorach etnograficznych muzeów w Bielsku Białej, Cieszynie, Wiśle, Bytomiu, Gliwicach, Warszawie czy w Nowym Sączu. W zbiorach prywatnych, a także w kościołach Jaworzynce, Wiśle, Tychach, Chorzowie, Międzybrodziu i Warszawie. Laur Srebrnej Cieszynianki wręczą przewodniczący Rady Gminy w Istebnej Artur Szmek oraz wójt gminy Istebna Henryk Gazurek. Uchwałą władz samorządowych gminy Istebna Laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2018 otrzymuje pan Jan Bojko, mieszkaniec Jaworzynki. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Jan Bojko za ogromny wkład w pracę na rzecz popularyzacji kultury ludowej, w szczególności rzeźby, w kraju i za granicą, za uczestnictwo w licznych branżowych wystawach i konkursach. Długie jesienne wieczory przed nami. Myślę, że cieszynianka wyrzeźbiona przez laureata będzie czymś wielkim. Zachęcam.